Epidemia koronawirusa i konieczność uruchomienia zdalnego nauczania bezlitośnie obnażyła nieprzygotowanie polskich szkół do takiej formuły edukacji. Okazało się, że uczestnikom procesu zdalnej edukacji brakuje potrzebnych umiejętności i narzędzi do realizacji zadań oświatowych. Najistotniejszym problemem okazało się marne wyposażenie szkół w urządzenia pozwalające na zdalną komunikację i lekcje na odległość. Na szczęście pojawiły się możliwości finansowe, które pozwoliły to nadrobić. Z programu operacyjnego Polska Cyfrowa Miasto Suwałki pozyskało 265 tysięcy złotych i w sumie za te pieniądze kupiono 110 laptopów. Także bardzo duża liczba komputerów, która już trafiła do suwalskich szkół. To nie jedyny zastrzyk sprzętowy. Są jeszcze pieniądze z tak zwanej alkoholówki, które również chcielibyśmy wykorzystać na zakup komputerów. Ta inwestycja, ten zakup jeszcze nie został sfinalizowany, dlatego też nie mogę powiedzieć o szczegółach. No, ta liczba komputerów, która już została kupiona, jest to wyraźny zastrzyk w cyfryzację suwalskich szkół i to na pewno pomoże w kwestii zdalnego nauczania suwalskim nauczycielom. Jeżeli zajdzie oczywiście potrzeba zdalnego nauczania od 1 września, no to na pewno szkoły będą już do tego lepiej przygotowane, a samorząd na pewno jeszcze zrobi wszystko, co w jego mocy, by jeszcze więcej sprzętu przez ten okres wakacji, tych 2 miesięcy, trafiło do suwalskich placówek oświatowych. Nie zapadła jeszcze decyzja, jaką kwotą z funduszu alkoholowego wsparcia zostanie cyfryzacja szkół, ale jak ustaliliśmy, zapadnie ona już niebawem.